kurczak na ostro. Jest super pyszny, szef. Zaczynamy od sosu. Szalotkę obieramy, kroimy drobno. Paprykę pozbawiamy nasion i kroimy drobno. Czosnek obieramy i siekamy drobno. Doprawiamy pieprzem cayenne, papryką wędzoną ostrą. Dolewamy białe wytrawne wino, ulubione, i mieszamy dokładnie. Rozgrzewamy patelnię i wlewamy sos. Zagotowujemy na dużej mocy i gotujemy, mieszając jeszcze 3 minuty. Odstawiamy. Do miski wrzucamy filety z kurczaka, doprawiamy pieprzem cayenne, ostrą wędzoną papryką, oregano, czosnkiem granulowanym. Mieszamy. Rozgrzewamy na patelni oliwę, wrzucamy kurczaka i smażymy na dużej mocy przez 3 minuty. Obracamy i smażymy z drugiej strony. Zalewamy sosem, powinien być ciepły. Przykrywamy i dusimy 5 minut na średniej mocy. Obracamy, dodajemy pomidorki, przykrywamy i dusimy na średniej mocy przez 5 minut. Limonkę przekrawamy i dodajemy na patelnię. Dusimy przez 5 minut na średniej mocy. Obracamy, dolewamy śmietankę, gotujemy i redukujemy przez 3 minuty na średniej mocy. Obracamy, solimy, gotujemy i redukujemy jeszcze przez 3 minuty. I prawie gotowe, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał m.in. dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. My, szef, podajemy kurczaka z ryżem i cieszymy się smakiem.